Nazywam się Andrzej Urbański, jestem kierownikiem budowy z firmy Budimex. I proszę opowiedzieć nam troszeczkę o tych pracach, które mają tutaj nastąpić. Spodziewamy się w najbliższym czasie, w najbliższych dniach otrzymać pozwolenie na budowę dotyczące pierwszego etapu, czyli organizacji pracy budowy łącznie z objętościowym wzmocnieniem gruntu. Na tym etapie będą przebiegały wszystkie prace związane z ogrodzeniem placu budowy, z wykonaniem dróg technologicznych, dróg dojazdowych, no i objętościowym wzmocnieniem gruntu. Tutaj mamy na myśli palowanie.